Po wyzwoleniu wróciłyśmy do Krakowa w lutym 1945 roku. Nie mogłyśmy wrócić do naszego mieszkania na Krupniczej, bo tam zaraz po wojnie zostało utworzone takie miejsce dla Związku Literatów Polskich. Zresztą w czasie wojny tam było kasyno niemieckie. I dostaliśmy inne mieszkanie. Mama czekała na ojca i poszukiwała go, ale już kiedy było wiadomo, że nie wróci, to wyszła za mąż ponownie za człowieka, który był w pierwszej armii Wojska Polskiego, który pochodził ze Lwowa. Z Lwowa go wywieźli Rosjanie i przeżył w Związku Radzieckim. Potem wstąpił właśnie do Wojska Polskiego, a we Lwowie została jego rodzina, którą całą Niemcy wymordowali. Więc ten właśnie człowiek poznał moją mamę, wyszedł z wojska, pobrali się i adoptował mnie, czyli miałam jakby drugiego ojca. No i ja żyłam normalnie, chodziłam do szkoły. Później poszłam do szkoły hebrajskiej. W Krakowie była szkoła hebrajska po wojnie, Tarbut. To była szkoła sionistyczna, niereligijna. A gdzie była ta szkoła? Róg Skawińskiej i Krakowskiej, tam gdzie się mieści gmina. Po dwóch latach ta szkoła została zamknięta. Taki okres w Polsce narastał takiego ostrego stalinizmu. I zamknięta została ta szkoła. Ja siódmą klasę kończyłam w szkole TPD. Wtedy jeszcze były takie szkoły. No i potem poszłam do liceum i właściwie żyłam tak normalnie. Żyłam tak normalnie jak wszyscy. Straciłam kontakt z żydowskim środowiskiem, bo jak szkołę mi zamknięto i organizację taką harcerską, większość moich koleżanek wyjechała. Ja też chciałam wyjechać wtedy, ale odmówiono nam paszportu, nie wyjechaliśmy, także. A później, kiedy można było w 1956 roku wyjeżdżać, to ja już nie chciałam. No i tak żyłam normalnie. Po maturze poszłam na studia i tak dalej.